był maluczkim, ubogim i pokornym. A Bóg, jak głosi dzisiejsza kolekta, obdarzył go szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu swego Syna. Do niego można odnieść słowa: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Tym stwierdzeniem apostoł narodów określił swoją tożsamość i wewnętrzną prawdę o sobie. Wyrażenie to znajdowało potwierdzenie w jego postępowaniu, a więc ofiarnym oddaniu się Chrystusowi i uczestnictwie w jego zbawczej misji. Nie szukał innej chwały, jak tylko tej, która jest w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowa te winien zastosować do siebie każdy chrześcijanin, niezależnie od formy życiowego powołania, wszczepiony w Chrystusa przez sakrament Chrztu Świętego. Przez ten dar zostaliśmy przybici do krzyża Zbawiciela i czerpiemy moc łaski dla wypełnienia swojego powołania i dawania świadectwa. Przytoczone słowa Pawła wymienione określają osobę i działalność ojca Pio, kapucyna pierwszego w dziejach Kościoła kapłana stygmatyka. Jego życie od początku, to jest od roku 1887, aż do ostatniego tchnienia w 1968 roku, stało w cieniu krzyża. Od dzieciństwa nękały go choroby, rozmaite doległości i udręki duchowe. Później przyszły stygmaty i mordercza walka z potęgą szatana w wielorakich formach cierpień fizycznych i duchowych. Czytając jego biografię, można zapytać, jak możliwe było to wszystko wytrzymać? Jak można było zachowywać normalność ludzkiej postawy i utrzymać równowagę psychiczną? Odpowiedzią na to jest jego duchowość. Napełniony mądrością Chrystusa ukrzyżowanego stał się mistrzem życia duchowego. U ojca Pio uderza niezwykłość darów Bożych. Stygmaty, bilokacja, rozeznanie sumień, charyzmatyczna modlitwa, mistyczne przeżycie obecności Bożej i głęboko ludzka postawa potwierdzona pokorą, prostotą i skromnością. Dla ogromnej rzeszy ludzi ojciec Pio jest wielką lekcją życia, wzywającą do nawrócenia i wewnętrznej przemiany, dochowania wierności Bogu aż do końca i upartej walki ze złem i szatanem. Tu tkwi przyczyna popularności i zainteresowania się osobą świętego ojca Pio. Zdaje się świadczyć swoim życiem ojciec Pio, że przynależność do Boga przez fakt stworzenia i odkupienia nakłada zobowiązanie przybicia własnego życia do krzyża Chrystusa, wykorzenienia zła i czynienia dobra w miłości. Siłę do znoszenia doświadczeń życiowych czerpał on z modlitwy, umiłowania Eucharystii, rozważania męki pańskiej i nabożeństwa do Matki Bożej. Ojciec Pio modlił się dobrze, modlił się zawsze. Do niego można zastosować słowa, które napisał Tomasz Celano, pierwszy biograf świętego Franciszka, mówiąc o nim, że Franciszek nie był już człowiekiem, który się modlił, ale który stał się modlitwą. Także i ojciec Pio był żywą modlitwą, w całej pełni zrealizował ideał doskonałej modlitwy, nakreślony przez słowa Ewangelii. Zawsze należy się modlić i nie ustawać. Podobną wymowę ma wezwanie świętego Pawła: nieustannie się modlicie. Modlił się za tych wszystkich, którzy osobiście czy listownie polecali się jego modlitwą. Orędował do Boga za duszami nieznanymi, za które, odczuwając potrzebę wewnętrzną, należało się modlić. Jego modlitwa była jak kwiat, który się rozwija. Jednocześnie stawała się ona życiodajnym źródłem
dla głębokiej i trwałej jedności z Bogiem. Także i jego działalność zewnętrzna była kierowana i wspomagana przez modlitwę wewnętrzną. Stygmatyk modlił się tak, że wchodził w świat modlitwy mistycznej. Świadczy o tym pierwszy tom Epistolario, czyli zbiór listów. Z fragmentów korespondencji z kierownikami duchowymi odnosi się wrażenie, że jego zjednoczenie z Bogiem i modlitwa mogły osiągnąć najwyższe szczyty mistyki, jak u świętej Teresy od Jezusa. Mistyka modlitwy prowadziła go do umiłowania Eucharystii. Eucharystia, msza święta, znajdowała się w centrum życia brązowego zakonnika należącego do zakonu franciszkańskiego. Bywało, że sprawowana przez niego msza święta trwała parę godzin. Na liturgię mszalną przychodzili ludzie o 5 rano, aby w niej brać udział za cenę każdej ofiary. Byli szczęśliwi z tego powodu, że msza święta trwała tak długo. Budował wszystkich swoją postawą, szczerym i pełnym ekspresji przeżywaniem cudu, uobecniającego misterium Wieczernika i Golgoty. Ojciec Pio w czasie mszy świętej przeżywał mękę pańską. Z niej zrodził się szacunek dla bezkrwawej ofiary, którą on nazywał wstrząsającą tajemnicą, jako momentu decydującego o zbawieniu i uświęceniu człowieka poprzez uczestnictwo w tych samych cierpieniach, jakie przeżywał ukrzyżowany Pan. We mszy świętej, mówił ojciec Pio, znajduje się cała Kalwaria. Dla niego cud Wieczernika był źródłem i szczytem, punktem oparcia i ośrodkiem całego jego życia. Przy ołtarzu ojciec Pio był przemieniony. Jego oblicze jaśniało blaskiem, płonęło życiem. Niekiedy płakał. Dostrzec można było wielką intensywność duchowego ognia, uzewniającą się bolesnymi przeżyciami w ciele i milczącym szlochaniem. To wszystko było wyrazem jego głębokiego przeżywania męki pańskiej. Każdego dnia sprawowana przez niego msza święta odnawiała stygmatyzację. Święty spod góry Gargano przeżywał przez całą mszę świętą mękę Jezusa z góry Golgoty. W mękę Chrystusa włączał własne cierpienia. Święty Paweł w dzisiejszym liście do Galatów stwierdza, że chlubi się z krzyża Jezusa Chrystusa. Zaś dzisiejsza prefacja mówi, że ojciec Pio, zjednoczony z męką Chrystusa, naśladował go z miłością, a trwając przy krzyżu, w cierpieniach duszy i ciała, objawiał nieustannie Boże miłosierdzie. Dla ojca Pio krzyż był chlubą i mocą. Pokazują to fakty jego życia i wydane jego listy, które są kluczem do poznania orędzia ukazującego mękę Chrystusa. W tym orędziu tkwi specyfika misji tego człowieka, wyrażająca się w cierpieniach duchowych, wewnętrznych udrękach ducha, ciągłych bólach fizycznych, naznaczonych rysami męki Jezusa Chrystusa. Całe życie świętego ojca Pio było nie tylko rozważaniem, ale naśladowaniem ukrzyżowanego Chrystusa Pana. Było ono krzyżem i męczeństwem. Święty stygmatyk był człowiekiem, który cierpiał duchowo i fizycznie. Rozumiał dobrze, że jego życie powinno być darem bólu i cierpienia złożonym w ofierze Bogu za zbawienie braci. Dlatego dźwigając krzyż, stał się Cyrenejczykiem dla wszystkich. Niosąc krzyż, został do niego przybity. Wzorem i siłą w cierpieniu była dla niego Matka Boża łaskawa. Ufność i miłość ojca Pio wobec Matki Bożej wyraża bazylika San Giovanni Rotondo dedykowanej łaskawej dziewicy, będąca wielkim hymnem i poematem wysławiającym jego cześć do Maryi. Potwierdzeniem jego czci jest nabożeństwo do Matki Bożej wyrażane przez modlitwę różańcową. Ojciec Pio często mawiał:
Kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. Odmawiajcie zawsze jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan zostanie pokonany. Jest to modlitwa do tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. Na dwa dni przed śmiercią powtórzył jeszcze raz tę myśl. Kochajcie Maryję, odmawiając różaniec zawsze, jak tylko możecie. Ostatnią rzeczą, która pozostała w rękach ojca Pio w chwili śmierci, był różaniec. Trzeba uznać to za znak jego miłości do Maryi. Dlatego odmawiał on kilkadziesiąt różańców na dobę. Nie mógł się po prostu z nim rozstać. Ojciec Pio wszystko, co czynił, przypisywał Matce Boga. Był o tym święcie przekonany, że to Maryja działa w nim i przez niego całą mocą. Zastanówmy się, jakie przesłanie jest do nas kierowane dzisiaj. Święci są nam dani po to, aby się z nami, za nami wstawiali i abyśmy ich naśladowali. Wyraża to końcowa fraza modlitwy postkomunijnej. Boże, spraw, byśmy krocząc śladami świętego ojca Pio, służyli Ci z wytrwałym oddaniem i niestrudzoną miłością, poświęcali się dla dobra wszystkich. Ojciec Pio mawiał często: jestem tylko ubogim bratem, który się modli, by każdy z nas mógł powiedzieć: jestem wierzącym, który się modli. Żyjemy, aby się modlić, modlimy się, aby żyć. Ojciec Pio to człowiek, który cierpiał, modląc się i modlił się cierpiąc. Wszyscy święci mówią, że wszelkie dobrodziejstwa pochodzą z modlitwy. Ona jest głównym źródłem łaski w połączeniu z Eucharystią. Ojciec Pio wzywa nas, byśmy mszę świętą umieścili w centrum naszego życia chrześcijańskiego, byśmy w niej uczestniczyli w sposób czynny, pełny i świadomy, z wiarą i miłością. Stygmatyk zauważa, że świat mógłby istnieć także i bez słońca, ale nie może istnieć bez mszy świętej. Niech Eucharystia będzie dla nas szczególnym środkiem, jak radzi pobożny zakonnik w dążeniu do doskonałości, a zwłaszcza do uczestnictwa w misterium krzyża. Święty Paweł w liście do Galatów zwraca uwagę, że ci, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądliwościami. Z nauki świętego apostoła widać jasno, że kto chce być prawdziwym chrześcijaninem, winien ciągle umartwiać swoje ciało i składać w ofierze cierpienie. Winno ono trwać tak długo, jak trwa nasze życie. Pewien perski filozof otrzymał puchar, na którego dnie znalazł się diament cierpienia. Wypił go aż do ostatniej kropli i wówczas znalazł Boga. Powiedział więc, że cierpienie jest w pewnym sensie objawieniem obecności Boga. Apostoł Paweł nie bez racji nazywa cierpienie ukrzyżowaniem. Niech zatem w codziennym przybijaniu do krzyża pomaga nam ukrzyżowany i święty ojciec Pio.